Siemano, witajcie widzowie, słuchajcie, na dworze jest jakaś potężna burza w okolicach domu hakera, więc ja szybko idę obudzić Katy, bo ona chyba jeszcze nie przebudziło jej to. Halo Katy, wstawaj! Katy! Katy! Co? Słyszysz te uderzenia? Słyszysz te pioruny? No burza jest, no co? No to nie jest zwyczajna burza, to jest burza przy domku hakera, to jest znak. To jest znak, że coś się dzieje, Haki-łagi, Katy! Idziemy po baliona, musimy go obudzić i musimy razem tam pójść sprawdzić, co się dzieje. Może haker odwala jakąś, wiesz, rzecz. Ostatnio, jak go szpiegowaliśmy, to odkryłem jego prawdziwy głos. Wiesz, jak on jest porąbany, co? Ten głos? Tak, a wiesz, co jest najlepsze, że ten głos przypomina głos on, kiedy odchodził. Nie mogę spać. O, balion, to ty, no ja... Nie mogę spać, czemu tak wali, co mu się dzieje? Słuchaj, on chyba naprawdę przywołuje teraz w tym momencie swój głos. Wychodzi na to, że to jest ten czas. Idziemy tam do niego? Głośno, go. To będzie gadał? No, na to wychodzi, słuchaj, Katy. Ja nie mogę, ale mu nagadam dziś. Ja też chyba mam. Chyba on nam nagada. Właśnie, lepiej go za bardzo nie wkurzajmy, bo jeszcze nam rozwali do końca te wojanowice, a ciebie Katy znowu uwięzi. No właśnie, dobra. Ja już wolę nie ryzykować. Słyszycie te uderzenia? On coraz bliżej jesteśmy nich. Dobra, ich. Dobra. Czekaj, to nie jest na pewno przy domku. To jest tak, to jest w miejscu dokładnie tym. Tak, to jest dokładnie w miejscu, gdzie jest przywoływanie jego głosu. To się dzieje. Przy mikrofonie. Tak, patrz. Dobra, wejdźmy mostem. Tutaj zrobię wam przejście. Wejdźmy mostem sobie tutaj. Dawajcie. Ja nie mogę. Czajcie bazę, to będzie pierwsza postać, z którą będziemy rozmawiać. Zła. Dobra, patrz, podchodzimy. To jest moja głowa? No to ja musiałem dać dar i dałem twoją głowę, żeby usłyszeć jego głos po raz pierwszy. Ale dar. Haker, co tutaj się dzieje? Czemu takie pioruny są? Sprowadzasz nas tutaj po coś? Co to jest? Co to znaczy? Jaki Czy to znak? Jest może jakaś komenda to jest kolejna? Wygląda jak przerażająca buźka. Może? Nadszedł ten dzień. Czyli to jest ten dzień, kiedy przywołujesz swój głos? Haker? O kurde. Nareszcie czekałem na to. Dobra, słuchajcie, to jest ta chwila. To jest jaki, ta chwila, kiedy... Ciekawe, jaki będzie miał głos, czy taki... Hejka! Nie, ja już słyszałem jego głos. Lepiej się przygotujcie. Nie, no dobra, ale Haker, co ty masz w planach, jak przywołasz sobie swój głos? Czy ty będziesz chciał z nami porozmawiać, czy chcesz co rozrobić? Czy chcesz się wkurzać na nas? Jakby... O czym porozmawiamy, jak przywołasz swój głos? O czym chcesz z nami porozmawiać? Zobaczymy. Się śmieję. Okay. Ej, a może on, nam powie, dlaczego tutaj przyszedł? Czy przyszedł nas zniszczyć? Czy przyszedł rozwalić tą... Patrz! My się dzisiaj wszystkiego dowiemy. Tą komendę swoją daje jeden... Czekaj, czy to się zaczyna? Czekaj, on jest tam jakoś przy tym dispenserze. W takim razie, Haker, ale obiecujesz, że nie będziesz na nas krzyczał? Nie no, To nie jest śmieszne. No, ale jego to będę. Nie, dobra, to ja z tobą nie będę rozmawiał, Haker. A co? Rozwalę was wszystkich. Już teraz nas powoli rozwalasz. Lepiej powiedz, gdzie jest Nubek. Jak będziesz gadał, to Palion z tobą porozmawia. Palion, powiedz Nubek mu, co powiesz. Co ja mu powiem? Nie, ja nie mogę, bo to będzie zbyt agresywne. Nie mogę. No, Palion ci powie wszystko. Palion ci powie, co myślisz. Ja mu tak nagadam, stary. Jest w lepszym... Nubek jest w lepszym miejscu? Ej, lol. Słyszycie? Co to jest? W Dirtowicach. Czekaj, czy Nubek właśnie, czy Nubek poleciał na Dirtowice swoje, czy jak? Jest w lepszym miejscu? Jak to lepsze miejsce? Czyli czekaj, czyli Nubkowi nic nie grozi, czy o co chodzi? Nie, to coś zupełnie lepszego. Jeszcze czyli lepszego. Nic lepszego dla Nubka. To jest lepsze dla niej, dla hakera, nie dla Nubka. Tak no, pewnie dla nas to byłoby fatalne. Zresztą Katy sama widziała, jak więził haker właśnie ją. Ale dobra, ustalmy, o czym mamy z nim porozmawiać, jeżeli usłyszymy jego głos? Może powinniśmy się spytać, co go tutaj sprowadziło i jakie ma plany na Wojanowice? Proste pytania trzeba mu zadawać. Może coś... Właśnie na nas. Wiesz co, haker, my też nie możemy się doczekać, bo mam nadzieję, że w końcu się dowiemy jakiejś kolejnej rzeczy. Między innymi to, dlaczego się tutaj właściwie dostałeś i co ukrywasz, bo masz naprawdę bardzo podobny głos do nie powiem kogo. Słuchajcie, wy wiecie, wojanowiczanie, kogo tylko złego głos słyszeliśmy i jak go rozwaliliśmy. Boli od tych piorunów, nie? No mnie też już głowa boli, jak ty ciągle napar... Ej, patrz, chwycił tą książkę z komendą, włożył ją chyba do tego... Do tego dispensera, odsuńcie się lepiej. Patrz, wyrzucił książkę, co teraz? Z daleka idźcie. Ja nie mogę, on włączył komendę, słuchajcie. To jest włączenie komendy, widzowie. Wyrzucił książkę z komendą. Non? Czekaj, czy ta komenda się nie powiodła? Jakby się zaraz okazało, że się nie powiodła.
Nie było czegoś takiego, jak przywoływaliśmy hakera, nie? Było zupełnie coś innego. Nie, nie było nic takiego. Ej, dobra, zobaczymy, czy może się zepsuł, a może serwer ma już dość. Wow! Jakby tego on wszystkiego. On wali piorunami. Patrz, co on robi? Lata pali się na... mikrofon. No? On się pali. Pali się mikrofon? A. O co chodzi, haker? Po co nas tutaj zabrałeś? Co ty? Haker chce coś powiedzieć? Ej, co to za dźwięk? Słyszycie ten dźwięk? Wali kowadłem, loading. To działa, ta komenda działa. Słuchajcie, coś musiało, nie wiem, ta komenda jakoś źle zadziałała może na samym początku. Opening console. Tak, otwiera się konsola, czyli to jest dosłownie to samo, co było wcześniej. Zaraz usłyszymy pewnie hakera. Patrz, jak nawalają. Co? Zaraz usłyszymy hakera, przygotujcie się, bo to będzie porąbane. Patrz, on spalił ten mikrofon, czyli tu to jest z daleka. Znak. No, za blisko nie podchodźcie, bo ta komenda może, nie wiem, jeszcze jakoś źle zadziałać. Stresuje. I nas przeniesie do jakiegoś innego. Teraz mnie brzuch rozbolał normalnie. No, mnie też. I co się teraz właściwie dzieje? Za duże ciśnienie. To jest taka ekscytacja, ale strasznie. Za duże ciśnienie mam na głowie. Looking for... Czyli teraz wyszukuje komendy, które on wpisał. Czyli pewnie będzie szukał tej komendy, którą on wyrzucił z tym głosem. Wiesz, tam było przywołanie głosu hakera. Coś nie, takiego. Nie, on miał broń swoją w ręku. Odwala mu. Patrz, no! O co chodzi? Ta komenda chyba źle na niego działa, widzowie. Może, ej, a może to jest jakiś słaby punkt komendy? Słuchajcie. Voice command. O kurde. Czyli przywołana zaczyna została się ta komenda. Czekaj, haker. Zbliżamy się czy co? Co to było? Activating voice to hacker. Słyszałeś to? Ta, no takie jakby, co to było? To było jakby, nie wiem, zbugował się jakiś głos. Okej, okay. I co teraz? Nie podchodzi. On podchodzi do nas. Haker, czego ty chcesz? Od nas. Haker? Haker, mówisz? Halo? Mówisz? No właśnie, haker. Słyszysz mnie? Weź! O! Słyszeliśmy cię! Wreszcie. Co? Udało się. On mówi? Słyszymy cię, haker! Tak. Ja nie mogę! Ej, co jest gra, Katy? Co jest gra? Ja się boję! Haker! Tak, ale haker, nie zrobisz nam nic złego teraz, jak zrobiłeś tą komendę z głosem, co nie? Czemu tak podchodzisz? Czemu on tak biegnie? Aaaa, rozwalajcie to! Rozwalajcie to! Katy! Katy! Dawaj, przełaź Katy i uciekaj stąd! Nie, Katy, dobra, to jest dramat. Palion, co my mamy robić teraz? Co my mamy robić? Ja nie chcę, żeby tak podchodził do mnie, zaraz im pogadam. Weź! Czekaj, ja jestem odważny. Tak! Ej, co jest grane? Zobaczcie! Jaka dziura w murze! Co jest? Co tu się wydarzyło? Ej, haker! Chodź tu! Pogadamy se łeb w łeb, jak już masz głos. W końcu, Palion, w końcu! Ej, patrz, naprawił to! Chodź, dobra. No, co chcecie? Co my chcemy? Ta. Co ty chcesz od nas? No, dobrze, Palion, dobrze mu mówisz! Tak jak ustalaliśmy! Zero-jedynkowie, tylko zero-jedynkowo! Zero-jedynkowo! Co jest grane, lecę z nieba! Tak? Nie boję się, staram taką zbroję! Ale nawet nie otarłem się o śmierć tyle mu się, wiesz? Dobrze mu mówisz, Palion. Uważaj, co do niego mówisz! Ja też lecę! Co do niego mówię? Uważaj, to jest coś? Ty go nazywasz kimś? Dobra, to nie jest nikt! On jest nikim! O nie, Katy zeszczyje, że zleci do ziemi. O, nie trafiła, wiedziałem! Dobra! Jesteś stary tylko zero-jedynkowcem. Nic dla mnie nie znaczysz, niszczysz tylko ja twoja się boję, on mnie tylko zabił! To potrafisz! Ej! Zobaczymy. Katy, szybko przejdź tutaj po te itemki. Zbierz biegnę, te itemki. Biegnę, no. Zobaczymy. Haker. Nie, wojan, ale nie, no haker, teraz się nagadam, powiem za dużo, trzymaj mnie, bo powiem za dużo, trzymaj mnie, bo powiem za dużo. Nie przesadzaj, Palion, bo powiem zaraz... za dużo, niesie mnie. Teraz poznasz gniew Katy. Haker, po co ci ta łopata, haker? Nie widzieliśmy jeszcze. No, zobaczycie. No, o kurde! Co to jest? Co ty robisz? Co to jest? Ej, patrz, zniknęło. Nie waż się tego wyrzucać, haker. Dzięki za darmowe TNT. Tego niszczyć. Ale czemu ty łopatę używasz? Nie rozumiem tego. Ty miałeś wcześniej swoją jakby moc? Ja mam różne moce, a to jest jedna z nich. Czekaj. Bo drewniana łopata wszystko. To jest twoja moc, tak? Co dała drewniana? Drewniana łopata? Czekajcie, może my też mamy mocy jakieś. Teraz ma swoją, patrz, teraz ma swoją broń. Co on zrobił? Tak, wziął swoją broń teraz. Ej, mogę pożyczyć twoją broń? Nie. Daj pożyczyć swoją broń. Nie ma szans. Ty mi odmawiasz? Ej, wow! Dzięki, haker! Ooo! Kopaj! Kop! Ja nie mogę, ale zło... Jej, haker, ty jesteś najlepszy, stary, jednak cię lubię, nie? Tak, a może sojusz, haker? To ty powiedziałeś? No nie! Dobra, ale i tak, dzięki. Kopania. Ja nie mogę, mam dużo, nie, ja nie mogę. Ja też zebrałem 18 aż bloków. Ej, haker, czy... A powiedz... Ty, czy ty... Zniszczyć.
Ty mówiłeś, że nas zniszczysz po odzyskaniu głosu, a dajesz nam diamenty. Może chcesz sojusz? Jesteś mega dobry haker, nie? Jak nie? Nie. Teraz chcę was rozwalić. A ty nie strzelaj w niego, to nic nie daje. Ale mnie wkurzył, zabił mnie! Czym cię wkurzył? Ale daję diamenty! No kurde! Znowu cię zabił! Dobra, ja wrzucam twoje itemy, bo ja ich mam tutaj za dużo teraz. To za lamus! Haker, pewnie co cię sprowadza tutaj w nasze skromne progi, dlaczego rozważną Wojanowicę? No widzicie. Dowiecie się w swoim czasie, czego chcę. Jak w swoim czasie? Ej, lepiej mnie denerwujcie. Czyli teraz, ej, ale faktycznie, Paulio, zauważyłeś, że od kiedy jest haker, to on przez jakiś czas tam, wiesz, ma wylane na nas, robi swoje rzeczy. O, ty masz jakiś większy plan. Ale jaki to jest plan? Co ty chcesz zrobić? Co to co znowu on za robi? Dziura? Co to znowu za dziura? Co, a co tam o, są za mechanizmy? Co mi się podoba? Co ci się podoba? Dziursko? O co chodzi, że ej, patrz, staro, rozwala pode mną ten! Mechanizmy. Dziury robi pode mną. Dobra, ej, dobra, zostaw mnie! No co jest grane? On mnie zaraz uwięzi na dole! Dobra, uciekam stąd, uciekam. Bo ja rozwalę cię, mam ochotę cię zniszczyć. A czemu mnie akurat? Co ja ci zrobiłem takiego? Przecież nie byłem dla ciebie niemiły. Lepiej powiedz, co zrobiłeś z Nubkiem, ty! On cię rozwalę, on cię... No, zobaczymy, kto kogo rozwali. Ale... przyjdzie czas. Powiedz, co zrobiłeś z Nubkiem. Nubek? Nubek jest... No? Nie mogę tego powiedzieć. No i... Jak nie możesz? Czemu się zaciąłeś? No nie dowiedzieliśmy się. Ty jesteś zestresowany, haker, ty się stresujesz. Dowiecie się w swoim czasie, gdzie porwałem Nubka, gdzie... A gdzie jakby... A powiedz, co to za miejsce, gdzie chciałeś, jakby... Co zrobiłeś z Katy, że ją zabrałeś? Dlaczego ją tak też zabrałeś jak Nubka? Tak samo ją porwałeś i teraz jest z nami, to może tak samo Nubka tutaj przyprowadzisz teraz? Nie, Nubka nie przyprowadzę. Zlałem wam Katy, Nubek zostanie u mnie. Jakim celem? Czyli co? Aha, czyli co, to jest jakaś wymiana? To w ogóle nie była wymiana. Katy to po prostu za Nubka została wymieniona, jakby żeby Nubek tam został? Cieszcie się, że oddałem wam Katy. A co planujesz jeszcze? Haker, jesteś takim debinem, że to jest głowa mała, nie? O lol. To jest dosyć. O kurde, wkurzył się. Oj, no, wkurzył się, jak już zmienił za na noc. Mocno, no, jesteś takim debinem, nie? Ty, Kwalion, chyba trochę przesadzasz, tak szczerze. Nie, trochę... no, tu wkurza mnie, stary, no trzym mnie, no nie wytrzymam. Widzisz, mnie dwa razy zabił. Dobra, ja na razie pójdę tam, mnie za bardzo nerwuje ten hop. Ale on ma taki głos naprawdę dziwny, on ma goni głos mnie. Bez dobra, uczuć. Dobra, przepraszam, nie chcę, nie. Patrz! Ponieść karę. Jaką on karę? Rozwala go tą bronią. Zostaw mnie. Wziął sobie mieczyk. Nie działa tu nic. Paulion, uciekaj! Zostaw go! Haker, zostaw go! Rozumiesz? Haker! Nie. Nie ma zostaw opcji. Go. Au, kurde, zawsze dostanę! Ej, dobra, ale haker, jakby dlaczego... coś usunąć. No. Jak usunąć? Mam ochotę usunąć ten gminę. O nie, tylko nie są! Tylko nie są! Nie, no błagam. Ty chyba sobie nie. Żarty robisz, że zostaw. Są. Jesteście gotowi? Nie. Dobra, zrobimy, ale czemu? Dobra, zrobimy rzeczy mili. Jakie chcesz, to będziemy mili. Będziemy tylko mili nie rozwalaj sądu. No, tak. Bo to jest za duże. Rozwal coś innego, rozwal, wiesz co? Kawałek tego płotu możesz rozwalić, jak ci się nudzi. No dobrze. Patrz. Rozwal stary haker, rozwal mój dom. O, tak, rozwal dom Paliona. Lecę ale tam to zobaczyć. Naprawdę. Lecę zobaczyć, jak niszczysz dom Paliona. Serio, to będzie zobaczmy. Mega ciekawe. No, no dawaj, dom, rozwal. Dom Paliona rozwal, tak. Śmiejcie się z niego, no. Ej, stary, on ci to i tak rozwalił coś tutaj. Zobacz. Dobra, to wygląda lepiej niż wcześniej. Nie, to akurat gorzej wygląda. Nie, no haker, nie rób sobie żartów, przecież widzisz, jak mój dom już wygląda, cofnij nie? To haker, zrobimy, a co? O nie, dobra, chyba tego nie cofnie. No, czemu się wkurzasz? O, cofnij. Mam ochotę was rozwalić wszystkich po kolei. Ale dlaczego? Po co w ogóle przyszedłeś do naszego świata? Po co? Mam swoje powody. Skąd tyle gniewu w tobie? Skąd tyle gniewu? Mam swoje powody. Na pewno mnie stąd nie wygnacie. Nie ma takiej opcji. Jak to nie? Na pewno masz jakiś słaby punkt, przyznaj się. Masz jakiś słaby punkt? Widziałeś jakiś słaby punkt u mnie? O, nie mogę ci nic zdradzać póki co, czy widziałem. Skąd tyle złej krwi w twoim ciele, stary? Paliona, ty... Palion Coelho. To jest już moja mordeczka. Haki, siemano. Haki? Przesadzasz, panie. To! Oj, panie. Stary, przesadza. Zrobnienie ci wymyśliłem i ty jeszcze. Ale to nie boli, stary, to w ogóle nie boli. Masz to też mnie nie boli, stary, jestem niepotężny. To też mnie nie będzie boleć, stary, no co ty gadasz? Panią zaraz zginiesz. Jakim cynem ty się otrzymujesz, jeszcze żyjesz? To mnie totalnie nie boli, stary, no bo jestem wiesz, no silniejszy niż haker jestem, no. Jak? Dobra, haker, ale to. A chciałbyś opuścić Wojanowice i znaleźć jakąś inną sobie wioskę? Nie. Wojanowice są teraz moje i będą moje.
i będę robić, co tylko chcę. Dobra, to ja mam takie zasadnicze pytanie, jeżeli są twoje, to czemu je usuwasz? O, właśnie. Czemu? No bo są ładniejsze. Co, bez budowli? Jak? Usunięte. A co, będziesz swoje budynki tam stawiał, jakieś takie robię? Dokładnie. Ja mam plan na tą wioskę i nikt mi w tym nie przeszkodzi. Jaki masz plan? Co chcesz zrobić? Ty lepiej nam powiedz, skoro masz już głos, to gadaj, bo my mamy się dowiedzieć więcej. Nie, znowu to samo. No rozwalił nam cały pikon, no. Mój pikon. Ale on taki w dziwny sposób to rozwala, widzicie? Tak jakby. Tak, na pół. Tak gorzej, tak nierówno. No. Co ty zrobiłeś, haker? Ale to teraz będziemy wolno. Nie, dobra, haker, wiesz co? Jak tego nie odbudujesz, to idę ci rozwalić w tym momencie dom. Normalnie. Rozumiesz? Nie boli mnie to. Zrobię sobie nowy. Jak zrobisz nowy? Idę go rozwalić, słuchaj. Idę go rozwalić. I patrz, on tam leci. Gdzie ty lecisz? Dawajcie, rozwalamy mu teraz cały dom. Jak on nam rozwalił bikona? To nie ma, nie może tak dobra, być. Dobra, masz po prostu przerąbane trzech na jednego. Ja to nie wiem, jest pan uważajcie trochę, uważajcie, bo on może coś złego nam zrobić za ten dom. No on już zrobił coś złego, on rozwalił nam bikona, będziemy teraz wolno biegać przez niego. I co? Przyszliśmy chcecie ci to... mi rozwalić dom? Proszę bardzo. Jak mam proszę 1000. No i luz, dawajcie, rozwalamy go. Dawajcie, w trzech to rozwalimy go w sekundę. Dwa, mam TNT, masz odpalarę. Odpalarę? Nie mam odpalarę. Czekaj. Czaczki. On postawi z powrotem do domu. No przecież on wam coś zrobi za to, zobaczcie. Nie, dobra, stary, serio, to nie ma... Jak on ma... Wiesz, że on nie to postawi znowu. Nie ma sensu. Ja to rozwalam, ja to... No pan, on se sam stawia TNT w tym domu. Ej, no, sam postawił. Co ty kombinujesz, no, haker? Możecie to rozwalić. Ja mam 1000 takich domów. No to zaraz wklej z powrotem. To daj zapalniczkę. Daj zapalniczkę, haker. Zobaczymy. No. Proszę. Ej, on daje faktycznie tą zapalniczkę. No bo dla niego to nie ma sensu. Nie, to wszystko ma sens. To wszystko musi mieć. Go, go, go. Dawajcie. Uciekaj, uciekaj, rozwalamy. Uciekaj. Uciekaj, Katy, też uciekaj, uciekaj. O, ale poszło. Ale poszło. No i zobaczcie, wklej zaraz z powrotem. To. I co, haker? I co? Zadowolony jesteś? O! O! No i pięknie. Ej, no no właśnie, taki to ma sens właśnie. Nie, dobra, ja nie wiem, no nie mamy szans, jesteśmy zwykłymi ludźmi z Minecraft. Chłopiec jakiś, nie wiem, odklejony. Jakiś haker, nie, przecież to, ja to nie wiem. Przed chwilą rozwaliłem całe. Nie, dobra, nie mamy szans. Haker, mam dla ciebie zasadnicze pytanie. Ucham. Masz dziewczynę? Katy! Co? Katy, co Katy, ty robisz? Katy, no bez przesady. Nie będę odpowiadać na takie pytania. Nie, 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 no Katy, nie. Katy, że ty lecisz na haki, nie, nie wierzę, nie wierzę. Katy, gdzie wy jesteście w ogóle, ja was nie widzę. Na drzewach. Na drzewach. Nie no, to jest pytanie zasadnicze, bo może ty jesteś taki wredny i niemiły, bo nie masz dziewczyny. No, może się dogadamy. Nie, no! O kurde. Co jest grane, Katy? Nie, no nie! Nie o to mi chodziło, kurde! Nie wiem, co rozumieliście. To jest nie fajnie. Haker, odwal się od mojej dziewczyny, rozumiesz? Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Oj, będę akurat ty. Ja tu rządzę. Nie ma takiej opcji nawet. Słuchaj. Jeżeli... Słuchaj, haker, mi chodziło o to, że po prostu jak miałbyś dziewczynę, to by ci było milej i lżej. Bojan, ała, chodź na słówko. Ej, dostałem zatrucie od niego. No nie! Nie będziecie beze mnie gadać. Chodź na słówko. Idę, ale dostałem zatrucie, chyba, stary. Chyba trzeba odpalić tryb. Jaki? Mam damski głos, to jest plan, ale nie mam tego przy... Nim, ej! Przez ciebie mam mdłości, wy tego nie macie? Czemu on mi takie rzeczy robi? Nie, mnie stary. Słuchajcie, mam, nie wiem, jakieś... Kręci mi się w głowie i normalnie mam cały czas obrażenia dostaję. O Boże. Dobra, haker, ale to w takim razie kiedy chcesz zrobić ten swój dziwny plan, o którym mówiłeś? Jeszcze slownessa mi dał, no nie wierzę. Przyjdzie na to czas i zobaczycie. Wtedy mają prawdziwą moc. Dobra, a zostaw mnie już. Dobra, wiesz co, haker, ja wracam do siebie. Nie będziesz mnie tutaj zatruwał. Zostaw najlepiej nas po prostu wszystkich w spokoju. No co ty tutaj? O, mleko dajesz? Dam ci mleko. Daj, no daj. Mi całe Wojanowice. Nie ma nawet takiej nie, opcji. Nie, nie, chodź, ogarniemy ci to mleko, chodź. Idziemy po własne mleko, haker. I nic na to nie poradzisz. Dobra, wracamy do swoich domów. Mi się już nie chce z tobą gadać, haker, w ogóle. Nie gadajcie co już z nim. Nie, ani słowa, stary, ani mru. Już nie nawet, wiadomo. No, nie reagujcie na to, co on mówi, bo to nie ma sensu, słuchajcie, jak się nie dowiemy, co się dzieje z Nubkiem na przykład. Ej, słuchajcie, ja nie mogę po prostu w ogóle iść, nie? Mam zatrucie na 15 minut przez tego debina, dawajcie... O kurde. Trzeba znaleźć mleko jakieś, bo nie da rady po prostu. Dobra, bez mleka. Ja szukam mleka dla ciebie. O ja, nie mogę, dobra, muszę latać na... Tylko mnie nie uderzcie, bo mam połowę serduszka, nie? Macie jakąś... O, miałem w skrzynce, gdzie jesteś? Masz? Mam mleko, ja też tu. Dobra. O, ja nie mogę, dzięki wielkie, dzięki. Uff, minęło. Ale zabrałam twoje, jakby co. No co, on znowu tutaj jest? Ej, zniknął. Dobra.
Ej, dobra. Dobra, widzowie, to jest porąbane. Słuchajcie, skomentujcie, jak myślicie. No odejdź już, haker, stąd, spadaj stąd. I on znika co chwilę, zobaczcie, on się pojawia i znika normalnie. Gdzie on jest? Magik. Może nie wiem, wyjdźmy na chwilę stąd, pójdźmy gdzieś indziej. Bo to jest, ojejku, tutaj była dziura. Bo to jest przesada, właśnie słuchajcie. Taki mostu. Widzowie, dajcie znać, co myślicie o tym, co się dzisiaj wydarzyło. Jak skomentujecie jego głos? Nie wiem jak wy, ale ten głos bardzo przypomina mi głos on, kiedy umierał. Bo kiedy... O, patrz, znowu tutaj jest. Panie, to jest tak lata, ale no. Idźcie do niego, nie zwracacie uwagi. Nie, nie, ja nie zwracam. Widzowie, kończymy ten odcinek. Te wojanowice są przepiękne. Tak? No to zostaw je i może ich nie rozwalaj, dobra? Bo mieliśmy nie gadać z nim. A, no dobra. Zniszczyć. Nie rozmawiam już z tobą i kończę ten odcinek, widzowie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.